Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Turku, kolejnej konferencji. Dwa tematy chciałbym poruszyć dzisiaj. Po pierwsze koalicja europejska, która stała się faktem, a po drugie strajk nauczycieli, który też staje się faktem. Po pierwsze koalicja europejska. Szanowni Państwo, jutro w Warszawie odbędzie się Konwencja Platformy Obywatelskiej, Rada Krajowa, gdzie zatwierdzimy listę naszych przedstawicieli w okręgu wielkopolskim i we wszystkich innych okręgach przedstawicieli Platformy Obywatelskiej startujących z list Koalicji Europejskiej. W Wielkopolsce pierwsze miejsce będzie miała premier Ewa Kopacz. Bardzo się cieszę z tego powodu, że Ewa Kopacz zdecydowała się startować z naszego subregionu, ponieważ po pierwsze jest osobą, która ma bardzo duże i efektywne, tak mi się wydaje, kontakty w EPP, czyli w Europejskiej Partii Ludowej, która ta partia jest partią kluczową dla tego, ażebyśmy w nadchodzącej kadencji przejęli władzę ponownie jako właśnie chadecja i żebyśmy nadali ton Unii Europejskiej odpowiedni. Ale też Ewa Kopacz, jeśli się zdecydowała na start z Wielkopolski, to jak zapewnia, będzie ambasadorem Wielkopolski i ambasadorem problemów Wielkopolski. Ja chciałbym przypomnieć, że w 2015 roku przed wyborami parlamentarnymi Ewa Kopacz odwiedziła subregion koniński i tam złożyła na przykład obietnicę, że jeśli wygramy wybory, to będzie odkrywka Ości Słowo. Ewa Kopacz jest także zapoznana z problemami naszego subregionu, często z nią konferuje i będzie też zaangażowana w nasz pomysł związany z Doliną Energii i z pozyskaniem środków na transformację subregionu turecko-konińskiego. Transformację, która zmierza do tego, żebyśmy mieli tutaj nowy napęd taki przemysłowy w naszym subregionie, oparty o zieloną energię, ale przy zachowaniu właśnie energii tej konwencjonalnej. Tu na marginesie chciałbym podziękować, bo w Turku jeszcze tego nie zrobiłem, a wydaje mi się, że to jest wielkie, wielkie osiągnięcie naszego projektu. ZE-PAK włączył się w sposób na razie intencyjny, ale za tymi intencjami idą postanowienia związane z transformacją samego PAK-u i z taką transformacją, która spowoduje, że pojawi się dużo nowych miejsc pracy, które umożliwią zasanie jak gdyby tego potencjału energetycznego pracowników energetyki, ażeby oni nie musieli odchodzić na jakieś bezrobocie, tylko żeby w ramach tej transformacji, w ramach PAK-u znajdowali nowe zatrudnienie. Taki list intencyjny został przez PAK potwierdzony. Wiem też, że sprawy wodorowe ze strony PAK-u będą się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem. Tak więc Adamów, wydaje się, może uzyskać o dziwo nową perspektywę dzięki rozwiązaniom wodorowym. Ale to jest na marginesie tej kandydatury Ewy Kopacz. Te przełożenia, które ma w EPP, mogą naprawdę służyć Wielkopolsce. Na piątym miejscu jest Adam Szeinfeld. I to jest osoba, która tym bardziej nasz region bardzo dobrze zna, a jest też doświadczonym już europarlamentarzystą, bowiem ostatnie 5 lat w tej Brukseli Adam Szeinfeld spędził. Tak więc jest bardzo potrzebny w tym momencie. Ja przypomnę, Adam Szeinfeld, wspólnie działaliśmy na rzecz ratowania Adamowa, to na jego zaproszenie do Brukseli pojechał chociażby przedstawiciel załogi tureckiej, ażeby o tym Adamowie jeszcze w 2015 roku rozmawiać. My bardzo, bardzo liczymy na te dwa nazwiska, ale między pierwszym miejscem Ewy Kopacz i piątym miejscem Adama Szeinfelda są nasi partnerzy,
których traktujemy bardzo, bardzo poważnie i traktujemy ich jako tych, którzy również mogą przyczynić się do tego, że również inne frakcje w Parlamencie Europejskim zapewnią ten rozwój Unii Europejskiej we właściwym kierunku. Nie w kierunku likwidacji Unii Europejskiej, tak jakby chcieli to eurosceptycy, a wręcz przeciwnie, w kierunku takiej konsolidacji i wzmocnienia siły. Tak więc na drugim miejscu jest Leszek Miller z SLD, na trzecim miejscu jest kolega Grzyb z PSL-u, no i na czwartym miejscu niespodzianka, Partia Zieloni, Mirosława Stępień z Konina. Tak więc lista, tutaj ta pierwsza piątka już pokazuje, że jest to rzeczywiście koalicja złożona z wielu bardzo interesujących nazwisk i środowisk. Ostatnie, wczorajsze notowanie, które widzieliśmy, daje nam zwycięstwo, ale notowania i sondaże są z natury nieinspirujące, bo tak naprawdę jeśli jest zły, to bardzo często ludzie mówią, ach, zły, to może nie iść na wybory, a jak jest dobry, no to też mówią, ach, jest dobry, może nie iść na wybory. Nie kierujemy się sondażami, kierujemy się pracą. Chciałbym, żeby w Turku również, żebyśmy mogli zaprezentować bezpośrednio kandydatów Koalicji Europejskiej i żebyście Państwo z nimi mogli porozmawiać. Drugi temat to jest temat oświaty. I chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że Platforma Obywatelska, ja osobiście jako poseł stąd, popieram i wspieram nauczycieli strajkujących, nauczycieli, którzy przeszli przez cykl referendalny i bardzo chciałbym, żeby nie doszło do strajku. Chciałbym, żeby nie doszło do strajku, ale obawiam się, że niestety rząd, zachowując się w tak nieodpowiedzialny sposób, może doprowadzić do tego, że ten strajk się odbędzie. Jak słyszę w Turku, wszystkie szkoły i wszystkie przedszkola przystępują do akcji strajkowej, ale będą mieli do czynienia wszyscy nauczyciele z uciekającą panią minister, uciekającą od prawdy o zarobkach nauczycieli. Szanowni Państwo, ja interpelacji kilka w tej sprawie wystosowałem i to jest przerażające, jak ministerstwo może tak rozmijać się z rzeczywistością. Oto tabela, która pokazuje, że ministerstwo twierdzi, że nauczyciel stażysta ma brutto 3045 zł, że nauczyciel kontraktowy ma 3380, że nauczyciel mianowany ma 4385 i uwaga, dyplomowany 5603. No szanowni Państwo, są bajki. To są bajki, to jest fikcja. Fikcja, pensja fikcyjna. Nie ma takich pensji. Prawdziwe pensje to są tak. Stażysta ma poniżej 2000 zł, a brutto ma 2538. Brutto kontraktowy ma 2611. 2965 ma mianowany i 3483 dyplomowany. Co robi, że jest przestrzeń między 1900 powiedzmy złotych dla kontraktowego, a 2800 dla nauczyciela dyplomowanego. I szanowni Państwo, te 2800, na te 2800 stażysta będzie musiał czekać 15 lat. 15 lat, bo pani minister wydłużyła o 5 lat drogę awansu zawodowego. To naprawdę może doprowadzić, i tutaj się zwracam do wszystkich rodziców zaniepokojonych tym strajkiem, ja też jestem zaniepokojony, ale my mamy przed sobą bardzo poważny dylemat. Ucieczki najlepszych, selekcji negatywnej w tym zawodzie. Może dojść do tego, że edukacja będzie nam zapadać się w sobie, a nasze dzieci nie będą tak wykształcone, jak być powinny. To jest bardzo, bardzo duże niebezpieczeństwo. Pani minister, przedstawiając te absurdalne stawki, zarazem twierdzi, że daje nauczycielom podwyżki. W tamtym roku dała 5,35%, w styczniu 5,35% tego roku i we wrześniu ma dać 5,35%. Sama inflacja w 2020
18 roku to około 2,1%, obecnie jest zapisana 2,3%, to już jest 4,3%. To oznacza, że ta jedna transza 5,35 jest po prostu zjedzona przez inflację, czyli zostaje te 10%, na które się kategorycznie nie chcą zgodzić nauczyciele, bowiem uważają, że jest to skandaliczne, niegodne, oni tyle lat czekali. My faktycznie jako Platforma daliśmy ostatnio w 2012 roku, to były podwyżki rzędu 50%. Ja pamiętam Donalda Tuska, który mówiąc o kryzysie powiedział jedno, kryzys kryzysem, ale musimy nauczycieli wam dać podwyżki, taka żeby były ich pensje porównywalne ze średnią krajową. W tej chwili jest przepaść, średnia krajowa 4500, a nauczyciel dyplomowany dostaje 3400, czyli na rękę dostaje 2800 zł. Szanowni Państwo, uciekająca Pani Minister to także odrzucanie i zmielenie podpisów obywateli. 900 tysięcy podpisów zbieraliśmy również w Turku. Pod tym, ażeby poddać pod referendum coś, co my nazywamy deformą, a Pani Minister nazywa to reformą oświaty. To, co się wydarzyło z likwidacją gimnazjów i z komasowaniem dzieci w szkołach podstawowych. Symbolem tej reformy są w tej chwili przepracowane dzieci, które pracują od rana często do 20:21, ponieważ podstawa programowa jest przeładowana. Są kontenery w szkołach, gdzie dzieci się uczą w kontenerach, albo pójdźcie Państwo, nie wiem jak wygląda w Turku, ale już widziałem kilka takich szkół, że wykorzystane są wszystkie powierzchnie, które są na terenie danej szkoły i na przykład nauczyciele już nie mają gabinetów swoich pedagogicznych, są w jakichś kantorkach, a świetlica jest wszystkim, i lekcją, salą lekcyjną, a standard sal gimnastycznych, to wszystko coś, co było budowane i zaczęło się sprawdzać, zostało zniszczone. I to zniszczenie kosztowało olbrzymie pieniądze. Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy, ale również dołączają się do tego inni włodarze miast, wyliczają w tej chwili, ile ta deforma kosztowała poszczególne samorządy. A Rafał Trzaskowski wyliczył, że to jest 80 milionów. 80 milionów tu, 10 milionów tam, 5 milionów tam. To wszystko tworzy olbrzymie pieniądze, które sobie pozwoliliśmy wyrzucić, bo to nic nie daje. Pani uciekająca minister to także uciekająca od wysłuchania publicznego. Ja w swoim wystąpieniu zwróciłem się do niej osobiście z mównicy sejmowej, przypominając, że kiedy ja byłem szefem Komisji Energii, ona zwróciła się o wysłuchanie w sprawie wiatraków. I podniosłem wraz z całą komisją głos, żeby to wysłuchanie publiczne się stało. A pani minister Zalewska absolutnie na wysłuchanie publiczne nie chciała się zgodzić. Pamiętacie Państwo, w Turku były konsultacje, które, no, delikatnie mówiąc, tak jak w całej Polsce, były pseudokonsultacjami. To polegało na tym, że pani minister wygłosiła swoje exposé i znikała, nie rozmawiała z nauczycielami i tak jest do tej pory. Uciekająca minister to pozorowany dialog ze związkami zawodowymi. Zauważcie Państwo, że w tej chwili miał nadzieję, że pogra sobie z Solidarnością, że Solidarność będzie ewentualnie tym związkiem, z którym się dogada na mniejsze pieniądze, ale determinacja jest tak duża, że Solidarność na przykład w Wielkopolsce poparła ZNP i razem w tej chwili występują w proteście. Ta uciekająca minister to jest minister uciekająca od odpowiedzialności. Bo ona mówi, że z uśmiechem na ustach jak zawsze, że to samorządy przecież odpowiadają za to, co się dzieje, za oświatę, za wynagrodzenia nauczycieli. A jeszcze przed konferencją rozmawiałem z burmistrzem Antosikiem i się pytałem, jak to u niego wygląda. I on mówi, że 80% to są pensje nauczycieli, a on już dopłaca w tej chwili właśnie 50% do wszystkiego. Tak? W każdym innym, do każdej subwencji dopłaca 50%. 16 milionów jest w subwencji, 16 milionów... No dokładnie, z przedszkolami razem. Czyli ucieczka od odpowiedzialności i przerzucanie na
Tak, i jeszcze co do strajku też mówi pani minister, uciekając od odpowiedzialności, mówi, że za bezpieczeństwo dzieci przecież odpowiadają dyrektorzy szkół. No przecież nie ona. No jak? Dyrektorzy szkół odpowiadają i samorządowcy odpowiadają za bezpieczeństwo. Ja słyszę, że samorządowcy się organizują i starają się zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć dzieciom pobyt, ale szanowni państwo, jeśli to będzie trwało zbyt długo. Ja jestem pod wrażeniem tej solidarności nauczycielskiej. To tego nigdy nie było. Zawsze było tak, że nauczyciele nigdy nie byli grupą skonsolidowaną. I to, co się udało pani minister Zalewskiej, to olbrzymia konsolidacja tej grupy. Niesamowita. I to tak pełna determinacji, że nauczyciele są gotowi iść do strajku, mimo że wiedzą, że nie będą mieli zapłacone za ten strajk. To jest coś. Przecież te pieniądze mają tak niskie, jeszcze niech się zdarzy, że na przykład strajk będzie trwał 2 tygodnie i oni od razu pół pensji dostaną w plecy. A jeśli będzie ten strajk trwał długo, to oznacza, że wydłuży się też rok szkolny, stracą część wakacji i tak dalej. Najgorsze jest to, że nauczyciele, ta konsolidacja wynika chyba jednak z tego braku szacunku. Bo jeśli premier mówi, że nauczyciele troszkę mniej pracują, no to ja jestem naprawdę zszokowany. Jak może premier mówić coś takiego? Ja sam jestem mężem polonistki i wiem, co to jest, co to są weekendy zarwane, bo ona nie może nigdzie wyjść, ponieważ sprawdza pracę, albo się przygotowuje do lekcji, albo prowadzi olimpijczyków. A to naprawdę wymaga pasji. Jeśli będzie taki poziom pensji, to nasze dzieci nie będą mieli nauczycieli z pasją. A to grozi zapaścią i tym, że nasze dzieci się nie będą rozwijały. Nauczyciele walcząc o godność słyszą, że minister Szczerski mówi, żeby mieli nauczyciele więcej własnych dzieci, poseł Suski, że zarabiają jak posłowie. No właśnie, to jest wszystko niepoważne i obawiam się, że dojdzie do tego strajku. I obawiam się jeszcze jednego. Obawiam się, że PiS nie będzie łagodził sytuacji. Ponieważ PiS uznał, że dał już pieniądze bardzo dużej grupie ludzi, czyli dał rodzicom pieniądze. I rodzice za chwilę będą bardzo źli na nauczycieli. I to tylko skonsoliduje większą grupę na wybory. A PiS zawsze chce mieć wroga. W tej chwili ma wroga w postaci, kiedyś miał w postaci emigrantów czy migrantów, a teraz ma w postaci wymyślonej zupełnie sytuacji z LGBT, zupełnie wymyślonej. I wymyślonej sytuacji z właśnie wrogami, jakimi są nauczyciele. PiS nie chce dać tej podwyżki, ponieważ wie, że za chwilę ruszą grupy z budżetówki. Przecież to jest tak ludzie zarabiają tak małe pieniądze w budżetówce i ci ludzie czekają. Czekają, co będzie, co wyjdzie z tego strajku. Tak więc ja bym chciał bardzo i apeluję o to i wszędzie i w Sejmie, żeby pani minister przystąpiła do rozmów bardzo poważnych, a pani minister unika tych rozmów, zarazem szukając łami strajków, bo chcę przeprowadzić egzaminy. Tylko że ja nie wiem, jaki będzie, jeśli to dziecko na przykład nie zda w wyniku tego, że będzie powołana komisja nie wiadomo z kogo, albo dziecko uzyska nie taki wynik, jaki sobie wyobrażało, nie dostanie się do tej szkoły, do której by chciało. Zresztą zauważcie państwo, że ta deforma to w ogóle jest nieszczęście tego rocznika, które kończy teraz w 2019 roku gimnazjum i szkołę podstawową, bo nie dość, że są postawieni w takiej sytuacji, że wybór szkoły pierwszego wyboru będzie bardzo trudny, że są przeładowani i ta reforma na nich się odbiła, to jeszcze na dodatek są właśnie w takim momencie strajkowym. Naprawdę nieodpowiedzialność pani minister jest przerażająca. My uważamy, że nie powinno się dawać 1 260 000 000 na telewizję publiczną. Nie powinno się ograniczyć wpływy. Wiecie państwo, dzisiaj przyszła informacja, za Bronisława Komorowskiego kancelaria prezydenta to było 130 milionów około budżet. A wiecie państwo, ile teraz jest? 560 milionów. Kancelaria prezydenta.
Moglibyśmy tak wymieniać bardzo dużo. My zrobiliśmy takie zestawienie. Na dzień dzisiejszy 66 miliardów już możemy położyć z tego budżetu, który jest w tej chwili na stół. Platforma będzie popierała nauczycieli i deklaracja Grzegorza Schetyny, że ten 1000 zł dla nauczycieli się musi znaleźć, jest także deklaracją polityczną, bardzo poważną. I tak to widzimy. Tak więc nauczyciele, liczę, że będą bardzo twardzi, ale liczę także, że rząd ustąpi, bo wiem, nie można grać rzeczywiście naszymi dziećmi, a w tej chwili rząd, nie nauczyciele, rząd gra naszymi dziećmi. Ale też to będzie gra między dwoma, na przykład w Koninie to będzie tak mocno nie będzie widoczne, bo Konin jest miastem starosteckim, a więc oświata jest od przedszkola do Opola, jak tak to się mówi. Ale już w gminach takich jak Turek, to niestety w powiatach ziemskich to będzie inaczej, bo oto, powiedzmy uczciwie, tu rzadko która szkoła miała pełne pensum. No bo demografia była wyniszczająca. Tak. I oto nagle ta reforma Zaleskiej no daje dodatkowe godziny, bo z trzech lat wydłuża się na 4 liceum i z 4 na 5 technika. W związku z tym hura, hura. A jeszcze fantastyczny sukces w postaci podwójnego rocznika jeszcze bardziej pomnaża liczbę godzin. I w tym momencie ci nauczyciele ze szkół, nazwijmy to, podlegających pod samorządy gminne, oni tracą, będą zdeterminowani, natomiast nauczyciele ze szkół średnich, czyli starosteckich, no oni coś tam zyskują. Zgodnie ze starą maksymą rzymską, dzieli rząd, tak jest. No w tym momencie mamy no, klasyczny taki przykład. My już tak widzimy u nas troszkę. Na razie to jeszcze tego nie dostrzegają, ale ja boję się, że to jest zbyt łatwe, żeby po ten instrument sięgnięto po prostu. Tak jest. Chociaż na razie, jak się okazuje, uczyciele z szkół średnich liceum tutaj wypadło, no niestety, natomiast przystępują tak, wszyscy, generalnie 90%. W budżecie krajowym w tej chwili jest zapisanych na podwyżki dla nauczycieli 2,8 miliarda złotych. My, gdybyśmy ten budżet znowelizowali, uważamy, że w tegorocznym budżecie, uważamy, że można wyjąć z tego budżetu dodatkowe 6 miliardów złotych. To by było 8,8 miliarda złotych. To jest jeszcze za mało, bowiem problem polega na tym, że z wyliczeń z ZNP potrzeba by było około 17 miliardów złotych. W kontekście tego, co zrobił PiS, kiedy się przestraszył tych swoich afer i zrobił te wszystkie ruchy prospołeczne, zresztą w dużej mierze, o które my też postulowaliśmy, jak na przykład na pierwsze dziecko 500 zł czy 13 emeryturę, ale poszedł jeszcze dalej i nie weryfikując tego programu, bo uważamy my na przykład, że progi dochodowe powinny być przy 500, bo naprawdę to niektórzy dostają te pieniądze, zarabiające olbrzymie pieniądze, ale uważamy, że dla nauczycieli się to powinno znaleźć. Dla porównania postulaty Solidarności to jest 6,5 miliarda złotych globalnie na ten rok. Czyli tak ja myślę, że rząd chciałby się dogadać z Solidarnością i pokazać, że doszło do porozumienia ze związkami zawodowymi. Natomiast widzę, że wśród nauczycieli zrzeszonych w Solidarności, ale przecież gro nauczycieli w ogóle nigdzie nie jest zrzeszonych w żadnym związku zawodowym, to poziom frustracji nauczycieli jest tak duży, że nie ustąpią, wydaje się, że nie ustąpią z tych stanowisk bardzo twardych. No widzę, 90-paroprocentowe wskaźniki biorące udział w referendum za, no to jest to determinacja straszliwa jednak. Nie było. Takiego konfliktu społecznego, takim natężeniu i takiej integracji, to chyba, ja nie pamiętam, to chyba te początki lat 90. burzliwe przekształcenia i tak dalej. To można z tym porównać, natomiast to ma inny wymiar, że tak powiem, no klasyczny, trade unionistyczny wymiar, czyli taki związkowy jak najbardziej.
Ale myślę, że to będzie, nie zgadzam się z hipotezą pana wiceprezydenta Nowaka, Witka, który mówi, że jednak nie będzie i tak dalej. Myślę, że to idzie na zwarcie i to raczej, cały czas ja stawiam tezę, że w tej chwili nasza scena polityczna żywi się konfliktem. No to mając takie wspaniałe paliwo, trudno być optymistą, gdy to wszystko idzie na takie zwarcie. Bo to idzie wtedy, w tym momencie oni chcą przenieść polaryzację. Oni chcą przenieść polaryzację na tych, co bronią nauczycieli, którzy chcą... Rodzice, dzieci, rzekomo. Czyli rodzice kontra grupy zawodowe, a rodziców jest więcej generalnie. Tak, ale nikt jakoś zapomniał bronić tych dwóch, tego podwójnego rocznika rodziców. Nie było. Ale też co dalej z pozostałymi dziećmi? Naprawdę sfrustrowany nauczyciel. Nauczyciel, który zarabia tak niskie pensum, ma to jeszcze oszukiwany w sposób tak dramatyczny. No to jest naprawdę... Kłamstwo staje się jakąś taką podstawą uprawiania polityki. Bo to łatwo powiedzieć, szczególnie w telewizji publicznej, bo to nie będzie zweryfikowane, skontrolowane. Łatwo powiedzieć w telewizji publicznej, że coś jest właśnie, coś co jest czarne jest białe i wszyscy uwierzą, że to jest białe. No niestety.